Dawno, dawno temu żył pewien bogaty mężczyzna, który miał 3 młode córki. 2 z jego córek były bardzo aroganckie i próżne. 3 z nich była serdeczna i pracowita. Dobra dziewczynka miała na imię Piękna. Pewnego dnia mężczyzna otrzymał wiadomość, że jego statki zaginęły podczas sztormu. Powiedział swoim córkom, że przez to, co się stało, nie są już bogaci. Piękna była smutna z powodu sytuacji, jaka spotkała jej ojca, i pocieszała go. 2 pozostałe siostry narzekały cały dzień. Pewnego ranka ich ojciec otrzymał wiadomość, że jeden z zaginionych statków wrócił do portu. Córeczki, jeśli mój statek jest nadal nienaruszony, przywiozę wam prezenty. Powiedzcie mi, co byście chciały? Diamentowy pierścionek, rubin, złotą bransoletkę. A ty, Piękna? Tylko różę, tatusiu. Kiedy mężczyzna dotarł do portu po długiej podróży, zobaczył tylko wrak swojego statku i był bardzo zasmucony. W drodze do domu mijał ciemny i zimny las. Błyskawica rozświetliła niebo, a drzewa uginały się od siły wiatru. Mężczyzna był zmarznięty, przerażony i potrzebował odpoczynku. Ale właśnie wtedy zauważył wspaniały zamek. Mężczyzna wszedł do zamku. Halo, jest tu ktoś? Nikogo nie było w pobliżu. Pomimo tego w zamku było jasno i ciepło. A stół w jadalni był zapełniony po brzegi pysznym jedzeniem. Kiedy biedny mężczyzna zobaczył jedzenie, nie mógł się oprzeć i zjadł wszystko. Kiedy spacerował po zamku, zobaczył pustą sypialnię. Wszedł do środka i od razu zapadł w sen. Kiedy obudził się następnego ranka, zobaczył nowe ubrania zaraz obok niego. Ten zamek musi należeć do dobrej wróżki. Chciałbym podziękować. Kiedy mężczyzna miał już opuścić zamek, zauważył róże w ogrodzie. Nie mogłem kupić drogich prezentów dla moich córek, ale przynajmniej mogę wziąć róże dla Pięknej. Mężczyzna zerwał jedną z róż. I w tym momencie usłyszał groźny ryk. Nagle zza drzew pojawił się straszny potwór. Mężczyzna był przerażony. Nakarmiłem cię. Pozwoliłem ci spać wygodnie. A ty zrywasz moje róże. Tak mi dziękujesz? Wybacz mi. Ja tylko chciałem róże dla córki. Musi cię spotkać za to kara. Musisz tu przyprowadzić pierwszą osobę, którą spotkasz na swojej drodze. Albo zostaniesz uwięziony na zawsze. Mężczyzna odjechał ze smutkiem. Po drodze nikogo nie spotkał, a pod domem czekała na niego tylko Piękna. Kiedy dotarł na miejsce, ich spojrzenia się spotkały. Z żalem opowiedział jej, co się stało i czego żądała bestia. Słysząc to, pozostałe córki bardzo się zdenerwowały na Piękną. Jeśli nie poprosiłabyś ojca o róże, to by się nigdy nie wydarzyło. Co jeśli to mnie spotkałby ojciec? Co by się stało? Miałabym żyć z bestią? O nie! Przepraszam, tatusiu. Zrobię wszystko, co możliwe, żebyś nie został uwięziony. Mężczyzna zabrał Piękną i udali się do zamku bestii. Tak jak obiecał. Kiedy weszli do jadalni, ponownie usłyszeli głośny ryk i nagle pojawiła się bestia. Piękna bardzo się bała, a
ale bestia była dla niej bardzo miła. Twój ojciec może za chwilę opuścić mój zamek. Czy zgadzasz się tutaj zostać dobrowolnie? Tak, zostaję dobrowolnie. Piękna przytuliła ojca i wysłała go do domu. Wtedy zaczęła spacerować po wnętrzu zamku i zobaczyła drzwi ozdobione różami. Zaciekawiona weszła do środka. Po jednej stronie stało pianino, a po drugiej wisiała huśtawka. Ogromna biblioteczka z tysiącami książek. To był pokój jej marzeń. Na stole zobaczyła małą karteczkę. Moja droga królowo, chcę cię widzieć zawsze szczęśliwą. Twoje życzenia są dla mnie rozkazem. Piękna pomyślała, że chciałaby zobaczyć ojca jeszcze raz. Zeszła do jadalni na obiad. Po chwili do jadalni weszła bestia. Moja królowo, czy mogę ci towarzyszyć? Ty jesteś właścicielem zamku. Dlaczego mnie pytasz? Nie, nie. Ty jesteś właścicielką tego miejsca, piękna. Jeśli chcesz, pójdę sobie. Na pewno jestem dla ciebie odrażający, prawda? Piękna była zaskoczona słowami bestii i nie wiedziała, co powiedzieć. Chciałbym cię poślubić i żyć razem długo i szczęśliwie. Nie, nie chcę cię poślubić. Wtedy bestia opuściła salę. Jednak każdego dnia przygotowywał dla pięknej wspaniałe posiłki i był dla niej bardzo dobry. Kiedy dni mijały, piękna zdała sobie sprawę, że przyzwyczaiła się do wyglądu bestii i miło spędzała z nim czas. Co więcej, już się go w ogóle nie bała. Pewnego dnia piękna powiedziała bestii, że chce zobaczyć ojca, ponieważ bardzo za nim tęskni. Oczywiście, że możesz, ale obiecaj mi, że wrócisz. Obiecuję, wrócę za 3 dni. Załóż ten pierścionek na palec. Kiedy tylko go zdejmiesz, od razu pojawisz się ponownie w zamku. Piękna założyła pierścionek i pojechała odwiedzić ojca. Jej ojciec bardzo się ucieszył, gdy ją zobaczył, ale jej siostry były bardzo zazdrosne. Ale brzydki pierścionek! No i w ogóle ci nie pasuje! 3 dni szybko minęły. Piękna została u ojca 1 dzień dłużej, bo świetnie im się rozmawiało. Jednak piękna miała straszny sen, kiedy spała tej nocy. W jej koszmarze bestia stała w ogrodzie smutna i zmęczona. Jak tylko się obudziła, zdała sobie sprawę, że tęskni za nim. Piękna natychmiast ściągnęła pierścionek z palca. Nagle pojawiła się w pokoju pięknego zamku. Pobiegła natychmiast do ogrodu, gdzie bestia leżała na ziemi, zmęczona i smutna. Dokładnie tak, jak w jej śnie. Podeszła do niego i mocno przytuliła. Obudź się, bestio, obudź się. Jeśli coś ci się stanie, nigdy sobie tego nie wybaczę. Bestia otworzyła na chwilę oczy. Piękna, myślałem, że nigdy nie wrócisz. Z tego smutku straciłem siłę i jestem słaby. Ja zrozumiałam, że tęskniłam za tobą cały czas i przyszłam do ciebie z własnej woli, bo ja cię kocham. Chcę żyć w szczęściu w tym zamku z tobą. W tej chwili wszędzie pojawiły się lśniące światła. Rozglądała się dookoła ze zdumieniem, patrząc na to, co się dzieje. Kiedy się odwróciła i znów spojrzała na bestię, zobaczyła bardzo przystojnego księcia w pałacu. A? Ojej! Ktoś ty? Gdzie jest bestia? Bestia to ja, piękna. Byłem pod wpływem złego czaru. Jeśli byś mi nie powiedziała, że mnie kochasz, pozostałbym brzydką bestią do końca życia.
Piękna była jeszcze bardziej szczęśliwa dzięki jej dobremu sercu i szczerej miłości. Po tym dniu przystojny książę oraz Piękna żyli długo i szczęśliwie w pięknym zamku. Dawno, dawno temu w odległej krainie była sobie wiedźma o imieniu Kamila. Wiedźma mogła dotykać tylko rzeczy zrobionych ze złota. Nawet jej latająca miotła miała kij zrobiony ze złota. Och, miotełko, miotełko! Mamy już niewiele złotych kul! Potrzebujemy włosów Roszpunki! Masz jakiś plan, moja pani? Kamila wzięła szklaną kulę i zaczęła podglądać Roszpunkę. Zobaczyła, że razem z nią jest krasnoludek. Właściwie to mam plan. I jeśli mi się uda, to mogę złapać nie tylko Roszpunkę, ale wszystkich, którzy są wokół niej. Kamila podeszła do wielkiego kotła i zaczęła tworzyć jedno z najpotężniejszych zaklęć, które potrafiła wyczarować. Do wielkiego żelaznego kotła wrzuciła 2 kamienie, kilka nitek, purpurową miksturę i 2 złote kule. W kotle coś zaczęło się pienić i wrzeć. I po chwili pojawiła się maleńka wieża. Zrobione! To jest wieża? Czyż nie, moja pani? Tak! Dokładnie, moja miotełko. To wieża, której już raz uwięziłyśmy Roszpunkę. Ale tym razem jest jeszcze mniejsza. Tyci, tyci. Dobrze, ale jak Roszpunka się tam zmieści, moja pani? Nie martw się, miotełko. Wystarczy tylko, że Roszpunka dotknie naszej wieży. Ze swoją małą magiczną wieżą Kamila weszła na swoją magiczną miotłę i poleciała tam, gdzie była Roszpunka. W tym czasie Roszpunka zmierzała do zamku królewny Śnieżki ze swoimi przyjaciółmi, smokiem Drado, krasnoludkiem Gabciem i z jej mówiącą spinką do włosów Klapsi. Jeszcze raz dziękuję, Roszpunko, za uratowanie mnie z tego bagna, z drzewa i od tej strasznej wiedźmy Helli. Musisz być o wiele bardziej ostrożny, chodząc po lesie. Myślałam, że dobrze znasz wszystkie ścieżki do zamku królewny Śnieżki. Już prawie przegapiłyśmy przyjęcie urodzinowe. Byłoby mi bardzo przykro, gdybym nie mogła zjeść ciasta. Nie martwcie się. Pamiętam już resztę drogi. Nie powinniśmy się zatrzymać, żeby wziąć prezent urodzinowy dla Śnieżki. Właściwie to zrobiłem dla niej piękny kwiatowy naszyjnik. Śnieżka uwielbia naszyjniki. Więc gdzie on jest? Upuściłem go w bagnie. Ale myślę, że wy jesteście moim prezentem. Macie ze sobą nawet wielkiego smoka. Czy istnieje lepszy prezent od tego? Jesteś taki mądry, Gabcio. Jeśli Śnieżka uwielbia naszyjniki, mogę dla niej taki zrobić z kwiatów. Roszpunka zrobiła dla Śnieżki piękny naszyjnik z kwiatów. Klapsi zebrała liście i zrobiła z nich pudełko. Roszpunka włożyła do niego kwiatowy naszyjnik. W tym czasie wiedźma Kamila skradała się, lecąc nad nimi. Widzisz, miotełko? Roszpunka niesie pudełko. Teraz tylko wrzucimy do niego tą magiczną wieżę. Kamila strzeliła magicznym promieniem światła z końca swojej miotły prosto w pudełko z liści, które Drado niósł na plecach. Pudełko otwarło się, a Kamila szybko włożyła do niego magiczną wieżę i od razu zamknęła pudełko. Tak, że ani Roszpunka, ani Gabcio niczego nie zauważyli. I to wszystko, miotełko. Mój plan jest taki prosty. Dalej, chodźmy.
Kamila szybko stamtąd odleciała. Po ukończeniu prawie wszystkich przygotowań do przyjęcia urodzinowego, królewna Śnieżka pobiegła do ogrodu zamkowego. Nawet w ogrodzie było dużo ludzi, którzy przyszli na jej przyjęcie. Chodźcie do sali zamkowej, nasze przyjęcie wkrótce się rozpocznie. Tymczasem najlepsi przyjaciele Śnieżki, 7 krasnoludków, byli zaniepokojeni. Co się dzieje, mędrku? Moja królewno, nie mówiliśmy ci, ale szukaliśmy gabcia od samego rana. Myślę, że znowu się gdzieś zgubił. Albo coś mu się stało. I właśnie w tej chwili gabcio wszedł do ogrodu. Moja królewno! Gabcio, gdzie się podziewałeś? Gabcio opowiedział wszystko, co wydarzyło się w lesie. Potem zaprosił Roszpunkę i jej przyjaciół do ogrodu zamkowego. Królewna Śnieżka była bardzo szczęśliwa, widząc Roszpunkę. Co za wspaniała niespodzianka! Bardzo mi miło cię widzieć, Śnieżko. Wszystkiego najlepszego! Roszpunka wręczyła Śnieżce prezent. Dziękuję, Roszpunko. Zapraszam. Chodźmy się bawić do zamku. Wszyscy poszli do sali zamkowej i zaczęli radośnie tańczyć. Nawet Smok Drado pokazał wszystkim swoje umiejętności taneczne. Królewna Śnieżka poszła rozpakowywać prezenty. Spośród wszystkich dużych i małych prezentów wybrała najpierw prezent od Roszpunki. Bardzo ją lubiła, więc była ciekawa tego, co kryje się w pudełku. Och, jaka piękna wieża! Uwielbiam to! Ale jak tylko królewna Śnieżka dotknęła wieży, natychmiast się skurczyła i została w niej uwięziona. Pomocy! Pomocy! O nie! Widzieliście to? Roszpunka i 7 krasnoludków zobaczyło, co się stało i natychmiast pobiegli do Śnieżki. Roszpunko, ta wieża! Wieża, w której Kamila mnie więziła. To musi być sprawka Kamili, ale złapała niewłaściwą osobę. Więc co teraz zrobimy? Jak możemy uratować królewnę Śnieżkę? Królewna Śnieżka widziała wszystkich z małego okna wieży. Wszyscy wyglądali na ogromnych z jej małego więzienia. Roszpunka powiedziała jej, żeby się nie martwiła i że ją uratuje, cofając magiczne zaklęcie. Drado, przygotuj się! Lecimy do prawdziwej wieży! Roszpunka wskoczyła na Drado, trzymając małą wieżę i polecieli do prawdziwej wieży, w której dawno temu była więziona. Kiedy się zbliżyli, magiczna miotła zobaczyła światło bijące ze szklanej kuli i natychmiast zawołała Kamilę. Udało się! Zrobiłam to! Moja szklana kula mówi, że Roszpunka została uwięziona w wieży! Chodźmy po nią! Kamila wsiadła na latającą miotłę i wyruszyła. Miotła nagle się zatrzymała, bo zobaczyła Smoka Drado, który się do nich zbliżał. O, widzę smoka! Wielkiego smoka! Grrr, nie! Nie! To Roszpunka! Więc kto jest uwięziony w małej wieży? Nie wiem, miotełko, ale musimy zatrzymać tego smoka! Kamila zaczęła rzucać w Drado potężnymi zaklęciami, jednym po drugim. Podczas gdy Drado robił uniki, Roszpunka starała się mocno trzymać. Drado, to magia Kamili! Bądź ostrożny! Musimy dotrzeć do wieży! Drado zaczął ciskać w Kamilę kulami ognia. Miotła nie chciała spłonąć, więc zaczęła uciekać. Stój! Stój! Powiedziałam stój! Gdzie ty lecisz? Wracaj!
Powiedziałam, wracaj! Rozkazuję ci! Drado powoli zbliżył się do szczytu wielkiej wieży. Roszpunka zrobiła most ze swoich włosów i wskoczyła przez okno. Po czym postawiła małą wieżę na środku pokoju. Och, proszę, żeby to zadziałało. Mam nadzieję, że magiczne zaklęcie zostanie cofnięte i wszystko się odwróci. Mała, malutka, maleńka wieża zadrżała. A potem zaczęła się podnosić z ziemi. A potem nastąpił silny wybuch światła i królewna Śnieżka nagle się pojawiła. Śnieżko, cofnięcie zaklęcia się udało! Hurra! Och, Roszpunko, jestem uratowana! Dziękuję ci! Musimy iść, Śnieżko. Jestem pewna, że każdy w zamku już czeka i się o ciebie martwi. Śnieżka i Roszpunka szybko wróciły do zamku na przyjęcie urodzinowe. Siedmiu krasnoludków i goście byli bardzo szczęśliwi, kiedy zobaczyli Śnieżkę całą i zdrową. Właściwie to chciałam ci dać w prezencie kwiatowy naszyjnik, Śnieżko. Nie wiedziałam, że Kamila rzuci zaklęcie na prezent. Uratowałaś mi życie. To najwspanialszy prezent, jaki mogłam otrzymać, Roszpunko. Chociaż królewna Śnieżka i Roszpunka były księżniczkami z różnych krain, zawsze nawzajem się wspierały i chroniły, ponieważ przyjaźń i miłość były najcenniejszymi rzeczami na tym świecie. Z kolei wiedźma Kamila była bardzo zła, gdy dowiedziała się, że złapała królewną Śnieżkę, a nie Roszpunkę. Nie mogę w to uwierzyć! Mój plan wywrócił się do góry nogami! Chcę złoto i blond włosy, miotełko! Nie, królewnę Śnieżkę! Pewnego razu w odległej krainie żyła piękna księżniczka o imieniu Kopciuszek. Kopciuszek miała męża, był nim przystojny książę Leo. Mieszkali szczęśliwie w wielkim zamku i cieszyli się życiem. Ale w domu Kopciuszka jej zła macocha i jej dwie córki były zdenerwowane i zazdrosne. Gdybym mieszkała w tym zamku, chodziłabym na najlepsze bale i przyjęcia. Jadłabym najsmaczniejsze posiłki na zamku każdego wieczoru. Nawet ich kot Papu marzył o bogatym życiu na zamku. Zła macocha była tak zła, że wyrzuciła rzeczy Kopciuszka przez okno na poddaszu, jedno po drugim. Nie potrzebujemy już żadnej z tych rzeczy. To wszystko jest bezużyteczne. Nagle zła macocha zauważyła pudło, które zostało w rogu pokoju. Z wielką ciekawością otworzyła je i znalazła w środku stary kieszonkowy zegarek. Wzięła zegarek i poszła do salonu. Siostry również były bardzo ciekawe, kiedy zobaczyły stary zegarek i nacisnęły przycisk z boku, aby go otworzyć i żeby zobaczyć, co kryje się w środku. Wydawało się, że to zwykły zegarek ze zwykłym lusterkiem, tylko że wskazówki zegara zaczęły się obracać do tyłu. Nagle jasne światło rozjaśniło zegarek i rozświetliło cały pokój. Wszyscy byli zaskoczeni i nagle przed nimi pojawiła się zła wróżka. Wreszcie wróciłam do prawdziwego świata! Ty! Kim jesteś? Jestem wróżką przeszłości. Mam na imię Kirabel.
Kirabel została wyrzucona ze świata wróżek, ponieważ była okrutną wróżką o złym sercu. Powiedziała do złej macochy i jej córek: ktokolwiek z was mnie uratował, może wypowiedzieć życzenie. Cokolwiek chcesz. Ja cię uratowałam. Nie, to byłam ja. Zła wróżka Kirabel wybrała złą macochę i bez wahania ta wypowiedziała swoje życzenie. Chcę, żebyś cofnęła czas do nocy balu. Książę Leo ożeni się z jedną z moich pięknych córek. Adziu! Zła wróżka machnęła swoją magiczną różdżką na kieszonkowy zegarek i sprawiła, że każdy zegarek w całym kraju kręcił się do tyłu. Kiedy to się stało, Kopciuszek nagle zaczął cofać się w czasie, do nocy, w której wyszła za mąż za księcia. Potem czas znowu się cofnął. Była w ogromnej rezydencji zbudowanej dla Szklanego Pantofla. Próbowała ponownie dostać się do rezydencji. Potem cofnęła się w czasie, kiedy zła macocha i jej córki zamknęły ją w domu i poszły do rezydencji, by przymierzyć szklany pantofelek. Książę Leo znalazł but Kopciuszka na schodach zamku. I znowu zegar wybił 12. Cudowny taniec odbył się jeszcze raz. Następnie Kopciuszek udał się do zamku w swoim powozie z dyni. Czas się nadal cofał. Aż Kopciuszek znalazł się pod drzewem orzechowym z cheddarem i mozzarellą. I wróżka Liabel znowu wróciła. Piękny Kopciuszku, przyszłam ci pomóc. Liabel, co się dzieje? Książę Leo już mnie nie zna. To musi być dzieło mojej złej siostry, Kirabel. Liabel powiedziała o jakimś tajemniczym pudełku w świecie wróżek. Otwarcie tego pudełka było surowo zabronione, ale wróżka Kirabel i tak je otworzyła. Powiedziała, że Kirabel została ukarana i uwięziona w starym kieszonkowym zegarku. Po długim czasie zła macocha i jej córki wyciągnęły ją z więzienia. Pokazała Kopciuszkowi, że Kirabel była razem z nimi. Zła macocha wypowiedziała okropne życzenie do Kirabel. Aby to naprawić, musimy zamknąć ją z powrotem w tym kieszonkowym zegarku. Zgadzam się, ale jak? Liabel, Kopciuszek i ich mali przyjaciele opracowali plan. Kolejne kilka dni się cofnęło. Królewski posłaniec ponownie ogłosił bal. Ale tym razem Kassandra i Izabel nie powiedziały Kopciuszkowi o balu i potajemnie przymierzały swoje suknie balowe. Następnego dnia, aby powstrzymać Kopciuszka przed pójściem na bal, zła macocha zamknęła ją na strychu i odeszła z córkami, nie mówiąc nic. Przed wejściem do sali balowej Kirabel pojawiła się obok nich. Machnęła magiczną różdżką i rzuciła zaklęcie miłosne na Kassandrę. Gdy tylko Kassandra weszła do sali balowej, przyciągnęła uwagę księcia Leo dzięki miłosnej klątwie. Książę podszedł do niej i zapytał, czy z nim zatańczy. Tak! Tymczasem Kopciuszek i jej mali przyjaciele wciąż byli zamknięci na strychu, czekając na dobrą wróżkę. Biały gołąb przybył do małego okna Kopciuszka, niosąc stary kieszonkowy zegarek, w którym wcześniej uwięziona była Kirabel. Chwilę później pojawiła się przed nimi dobra wróżka Liabel.
Musimy teraz iść do drzewa orzechowego! Dobra wróżka machnęła swoją magiczną różdżką raz i nagle Kopciuszek i jej przyjaciele znów znaleźli się pod drzewem orzechowym. Ale zza drzewa zaskoczyła ich zła wróżka Kirabel. Twój plan się nie powiedzie! Kopciuszkowi nigdy się nie uda! A teraz nadszedł czas, aby cię uwięzić w zegarku, Liabel! Zła wróżka rzuciła swoje zaklęcia na Liabel z całą swoją złą mocą. A Liabel odpowiedziała swoją magiczną różdżką. Małe myszy i gołąbek ukryli się za Kopciuszkiem z powodu potężnej bitwy. Różdżka Liabel stawała się coraz silniejsza. I w końcu zła wróżka została pokonana i rzucona na ziemię. Kopciuszku, zegarek! Otwórz zegarek! Nie, proszę! Nie mogę zostać znów uwięziona w tym zegarku! Kopciuszek szybko otworzył zegarek w dłoni. Zła wróżka Kirabel zniknęła powoli i wróciła do lusterka w zegarku. Wszystkie zegarki w kraju znów zaczęły chodzić normalnie, ale oczywiście to nie koniec historii. Bal! Spóźniłam się na bal, Liabel! Dobra wróżka z magicznym dotykiem dała Kopciuszkowi cudowną suknię i jej słynne szklane buty. Kilka chwil później, przy odrobinie magii, zamieniła gołębia w ogromnego ptaka. Więc Kopciuszek usiadł na grzbiecie gołębia i nie tracąc ani chwili, szybko odlecieli do zamku. Ale kiedy przyjechała, zobaczyła księcia Leo tańczącego z Kasandrą. Mozzarella i Cheddar pobiegli do księcia i próbowali go obudzić. Hej! Tam jest najpiękniejsza dziewczyna na balu! Najpiękniejsza dziewczyna? Nieważne! Tańczmy! Psst! Słuchaj! Ona na ciebie czeka! Idź! Gdy tylko książę Leo zobaczył Kopciuszka, znów się w niej zakochał. A magia prawdziwej miłości zniszczyła czar złej wróżki. Kopciuszek i książę Leo zaczęli tańczyć. Myślę, że cię znam. Twoja piękna twarz wygląda naprawdę znajomą. Kopciuszek szczęśliwie tańczył z księciem. Również Mozzarella i Cheddar tańczyli. W końcu wszystko było tak, jak powinno. Kopciuszek i książę Leo pobrali się ponownie w ciągu kilku dni, a ich cudowne serca i uczucia wróciły na właściwe tory. Podczas gdy zła macocha i jej aroganckie córki szalały z zazdrości. Znów nam się nie udało! Znowu! Dawno, dawno temu, w odległej krainie żyła zła królowa o imieniu Hela. Kiedyś była dużo wyższa, ale niedawno ukradła koronę niewidzialności królewnie Śnieżce i jej zaklęcie zmieniające ją w krasnoludka się utrzymało. Jej lojalny sługa Dunkow przyszedł z ogromną magiczną księgą. Aha, posłuchaj, moja królowo. Oto składniki. Mam nadzieję, że to właściwe zaklęcie, Dunkow. Nie mogę czekać do następnej pełni księżyca, aby wyzdrowieć. Szczypta siwych włosów, para śmierdzących butów, trochę pieczonej żywicy sosny i dużo musującej ślinę lamy. Jest też dżem ze stopy lojalnego sługi. Myślę, że mogę to załatwić. Fuj! Cóż to za obrzydliwe składniki! To musi być twój własny przepis, Dunkow. Och, zaczekaj, moja królowo. Księga mówi, że to na pewno zadziała.
Te składniki albo sprawią, że będę jeszcze mniejsza, albo głupsza, Dunkow. Nie uczyniło mnie to głupszym, ani niższym. Plan Heli polegał na zniszczeniu piękna królewny Śnieżki, kradnąc jej koronę niewidzialności. Ale ku swemu zażenowaniu zniszczyła własne piękno. Przynajmniej zdobyła koronę. Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków postanowili odzyskać skradzioną koronę od złej królowej Heli. Byli bardzo zdeterminowani. Ale moja księżniczko, Hela może użyć niewidzialnej mocy korony, aby pokrzyżować nasz plan. Wiem, Kburku, dlatego nie pójdę sama do jaskini Heli. My też pójdziemy z tobą. Nie ma mowy, moi przyjaciele. To jest bardzo niebezpieczne. Tylko ja i leśna nimfa udamy się do jaskini. Królewna Śnieżka pożegnała się z krasnoludkami i ruszyła w drogę z leśną nimfą. W międzyczasie zła Hela odszukała inne złe wiedźmy, aby pomóc jej cofnąć zaklęcie i powrócić do pierwotnego rozmiaru. Dunkow, kiedy wyjdę, po prostu utrzymuj jaskinię w ciemności. Nie chcę, żeby ktokolwiek zobaczył moją koronę. Tak, moja królowo. Mogę chronić koronę nawet w najgorszych ciemnościach. Hela wyruszyła w swoim małym rozmiarze, by szukać pomocy u innych czarownic. Po chwili 3 czarownice spotkały się w sekretnym pokoju złej czarodziejki Ksenii, która była cukiernikiem w mieście. Jednak kiedy Hela weszła do pokoju, inne czarownice nie mogły się powstrzymać i zaczęły się śmiać. Co się stało? Z czego się śmiejecie? Nie spodziewałyśmy się, że będziesz wyglądać tak śmiesznie, Hela. Zawsze zastanawiałam się, czy ktoś nadal psuje swoje zaklęcia, ale nie przypuszczałam, że to możesz być ty, Hela. Chociaż Hela była zawstydzona kpiną czarownic, próbowała ukryć swoje zranione uczucia. Musicie podejmować duże ryzyko dla wielkich nagród, takich jak magiczna korona niewidzialności. Co? Masz koronę niewidzialności? Oczywiście, że tak. A co myślałaś? Kiedy zła czarodziejka Ksenia i Kamila usłyszały, że Hela ma koronę niewidzialności, przestały z niej kpić. Cóż, mamy odpowiednie zaklęcie, by cofnąć klątwę, moja słodka Hello. I może któregoś dnia będziesz musiała się odwdzięczyć. Złe wiedźmy poszły do kotła i zaczęły przygotowywać eliksir dla Heli. W międzyczasie królewna Śnieżka i leśna nimfa dotarły do jaskini Heli i cicho zakradły się do środka. Było tak ciemno, że nawet nie wiedziały, dokąd idą. Więc nimfa leśna zatrzepotała magicznymi skrzydłami i rozrzuciła trochę świecącego czarodziejskiego pyłu. Dzięki światłu nimfy Śnieżka zobaczyła chrapiącego Dunkowa. Tuż obok korony niewidzialności. Królewna Śnieżka zrobiła małe kroki i delikatnie wzięła królewską koronę. Ale kiedy zabrała koronę, magiczny gong w jaskini zaczął bardzo głośno dzwonić. Śnieżka się przestraszyła i upuściła koronę. O nie! Gdy korona miała uderzyć o ziemię, leśna nimfa wykorzystała swoją moc światła, aby ją złapać. Nawet przy całym tym hałasie Dunkow w ogóle się nie obudził. Nie mogę uwierzyć, jak on to wszystko przespał. Gdy leśna nimfa i Śnieżka wymknęły się z jaskini, Hela i inne czarownice w końcu skończyły z eliksirem dla Heli. Hela, będziesz mogła teraz wrócić do normalności, kiedy tylko zechcesz, a także możesz być krasnoludem, kiedy zechcesz użyć korony. Teraz nie będziesz musiała czekać do pełni księżyca. Ale w zamian za ten eliksir musisz się z nami podzielić koroną niewidzialności.
przeciwnym razie nie możesz użyć tej mikstury. Chociaż Heli nie podobała się oferta czarownic, przyjęła ją. Ale właśnie kiedy miała wypić eliksir, ostrzegły ją. Stój! Spójrz! Zaraz popełnisz kolejny duży błąd. Ta mikstura nie jest przeznaczona do picia. Powinnaś to wylać na włosy. Podczas gdy Hela wylewała eliksir na jej głowę, czarownice wypowiadały magiczne słowa. Hela w górę, mikstura w dół! Hela w górę, mikstura w dół! I Hela w końcu wróciła do normalności. Udało się! Tak! Hurra! Hela w górę, mikstura w dół! Tak! Hela była bardzo zadowolona, że wróciła do swojego pierwotnego rozmiaru i że w końcu może użyć korony niewidzialności. Natychmiast udała się do swojej jaskini. Nie zapomnij przynieść korony do nas! Tak, tak, dobrze! Czarownice w górę, mikstura w dół! Królewna Śnieżka i leśna nimfa zdążyły zabrać królewską koronę i udać się do zamku, zanim Hela wróciła do jaskini. Nasza księżniczka wróciła! Hurra! Nasza księżniczka wróciła! Hurra! Zrobiłyśmy to, moje krasnale! Znowu mamy królewską koronę! W międzyczasie z powrotem w jaskini zła Hela usłyszała magiczny alarm i zobaczyła, że brakuje korony. I bardzo się wściekła. Nie! Moja korona niewidzialności została skradziona! Dunkow! Dunkow ma chyba problemy ze słuchem, bo jej nie słyszał, kiedy spał i nadal chrapał. Hela siedziała bezradnie na kamieniu i rozmyślała. Królewska korona w końcu wróciła do swojego właściciela, poczciwej królewny Śnieżki. A wszyscy jej przyjaciele byli teraz bardzo szczęśliwi. Zła Hela nigdy nie zdawała sobie sprawy, że skradzione rzeczy nie są przydatne i przynoszą tylko pecha. Zniszczę cię za wszelką cenę, królewno Śnieżko! Pewnego razu w najpiękniejszym zamku nad morzem mieszkała księżniczka Aria i książę Edward. Wieczorem spacerowali po molo zamku i obserwowali zachód słońca. A rano pływali w morzu, by cieszyć się słońcem. Żaden inny człowiek w królestwie nie wiedział, że księżniczka Aria była w rzeczywistości syreną. Oprócz księcia oczywiście. Moja księżniczko, w końcu każdy się domyśli, że jesteś syreną. Dlaczego chcesz chować to w tajemnicy? Nie wszyscy ludzie są tacy mili jak ty, mój książę. Jeśli zdadzą sobie sprawę, że jestem syreną... Ilekroć syrenka Aria myślała o wyjawieniu swojego sekretu, pamiętała słowa ojca. Córeczko, musisz zdawać sobie sprawę, że ludzie są podli. Pewnego dnia Aria i jej przyjaciółka, pokojówka zamku, spacerowały wzdłuż wybrzeża. Dagi! Chodź! Szybko, przynieś! Dagi tak bardzo cię kocha, moja księżniczko! Jest bardzo lojalnym, bardzo miłym psem, Lili. Moja księżniczko, chcę cię o coś zapytać, jeśli mi pozwolisz. Oczywiście! Pracownicy zamku, moi przyjaciele, ludzie, wszyscy myślą, że jesteś syreną. Czy to prawda? Syrenka była zszokowana tym, co usłyszała. Natychmiast przypomniała sobie miłe i piękne wspomnienia, które miała z oceanu.
człowiekiem, takim jak ty. Uwielbiam pływać i oglądać morskie stworzenia. Przepraszam, moja księżniczko. Wszyscy pytali, więc też się zastanawiałam. To nic, Lili. Jeśli mi wybaczysz, muszę wrócić do zamku i kontynuować pracę. Dagi, chodź. Po odejściu Lili, mała syrenka Aria poszła na molo ze swoim psem Dagim. Czuję się bardzo źle, ponieważ nie mogę powiedzieć prawdy, nawet mojej przyjaciółce Dagi. Dagi zaszczekał kilka razy, wskazując na ocean. Próbujesz powiedzieć, że może dobrze byłoby zobaczyć moich podwodnych przyjaciół, tak? Podczas gdy Lili pracowała w sali zamku, wyszła na balkon zamku, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. I zobaczyła Arię na molo. Tak jakby Aria wstała, by wskoczyć do morza. Lili widziała, jak ludzkie nogi Arii zamieniają się w ogon syreny. Była zaskoczona. Lili pobiegła podekscytowana i opuściła zamek. Nie mogła uwierzyć w to, co widziała. Zaczęła opowiadać swoim najbliższym przyjaciołom, co zobaczyła. Tymczasem syrenka Aria udała się do Królestwa Dalekiego Morza i odwiedziła swojego ojca Posejdona i jej najlepszego przyjaciela, malutkiego delfina Dolfi, który zawsze słuchał pytań Arii. Dolfi, tak bardzo boję się mówić ludziom, że jestem syreną. Dlaczego się boisz, Aria? Ponieważ ludzie mogą nie być tak wyrozumiali i życzliwi jak mój Edward. Tak, ale zawsze czyniłaś dobro dla ludzi, Aria, więc nie będą chcieli cię skrzywdzić. Jesteś syrenką i masz szczęście. Myślisz, że tego nie zrozumieją? Masz rację, Dolfi, oczywiście, że zrozumieją. Gdy Aria rozmawiała ze swoim małym przyjacielem Dolfi, przyjaciółki Lili na lądzie nie wierzyły Lili i myślały, że kłamie. Nie kłamię! Udowodnię wam, że księżniczka Aria to syrena! Ha! Kiedy był wieczór na wybrzeżu, Lili potajemnie poszła na molo ze szklanym pojemnikiem i czekała na powrót syreny. Lili została zraniona tym, że jej przyjaciele śmiali się z niej i że księżniczka Aria zaprzeczała, że jest syreną. Po chwili zauważyła falę na wodzie, przyciągnęła szklane pudełko na koniec mola i wrzuciła do wody. Mała syrenka Aria była pod wodą, nie wiedząc o szklanym pudle Lili, które opadło z molo, prawie niewidoczne w wodzie. Już miała wyjść z wody i zmienić się w człowieka, ale wpadła na szklaną pułapkę w wodzie. Zanim zdała sobie sprawę z tego, co się dzieje, dno pudełka zamknęło się pod nią. Pomocy! Co się dzieje? Pomocy! Kiedy Lili poczuła szarpnięcie liny, wyciągnęła szklane pudełko z morza i zostawiła je na molo. Aria stała się pełna nadziei, gdy zobaczyła Lili. Lili! Lili! Uratuj mnie! Przepraszam, Aria. Jesteś syrenką i okłamałaś mnie. Teraz muszę udowodnić moim znajomym, że nie jestem kłamcą. Lili przeciągnęła szklane pudełko do opuszczonego miejsca na wybrzeżu. Aria próbowała wyjść z pudełka, ale było szczelnie zamknięte i nie mogła uciec. Nie mogła zawołać przyjaciół z lądu ani z morza. W końcu nadszedł ranek, a Lili obudziła się wcześniej, by poczekać na przybycie przyjaciół. Przykryła szklane pudełko płachtą. Mała syrenka Aria nie była w stanie nic zrobić. Nie widziała nic poza płachtą i nadal bardzo się bała. Przyjaciółki Lili w końcu przyszły na plażę.
Oto dowód, że nie jestem kłamcą. Spójrzcie na naszą księżniczkę Arię. Przez cały ten czas ukrywała przed nami, że jest syreną. Przyjaciółki Lili otwarły oczy szeroko ze zdumienia i nie mogły nawet mrugnąć. Przyjrzeli się uważnie Arii, aby sprawdzić, czy to księżniczka. Były zdumione. Ale kiedy to się stało, nikczemna czarownica morska Vega obserwowała to z oceanu i zdecydowała, że może wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść. Wygląda na to, że Aria potrzebuje pomocy. Wygląda na to, że to idealna okazja. Vega wyciągnęła ramiona ośmiornicy z wody i rozciągnęła je w kierunku plaży. Złapała szklane pudełko, w którym była Aria. Lili i jej przyjaciółki nie mogły uwierzyć w to, co zobaczyły i oczywiście były bardzo przestraszone. Aria uderzyła w szybę, ale nie mogła uciec. Vega wciągnęła małą syrenkę Arię do oceanu, a pokojówki stały i nic nie robiły. Nie! Nie! Ośmiornica porwała księżniczkę naszego kraju! Vega otworzyła szklane pudełko, które porwała i wypuściła syrenkę Arię. Vega, uratowałaś mnie! Bardzo dziękuję za życzliwość! Tak, mała syrenko, uratowałam cię, a w zamian dasz mi klucz do skarbu Królestwa Głębin. Co? Nie! Tak! Jestem wdzięczna, że mnie uratowałaś, ale nie mogę oddać klucza do skarbu Królestwa Głębokiego Morza. Przyjaciele powinni być mili, nie wymagając nagrody. Wściekła na te słowa Vega, chciała uwięzić syrenę z powrotem w szklanym pudełku, więc zaczęła rzucać atramentowymi kulkami z ramion ośmiornicy. Jednak mała syrenka wykorzystała swoje magiczne morskie moce, aby zablokować kulki z atramentem i wbić niebezpieczne macki Vegi w piasek na dnie. Znajdę cię, Aria! Jesteś mi winna przysługę! Przysługi robi się bez oczekiwania na nagrodę, Vega. Jeśli chcesz być dobrym człowiekiem, musisz nauczyć ją być przyjacielem. Kiedy Aria wróciła na ląd, przypomniała sobie, jak okropnie potraktowała ją Lili i była przez to bardzo smutna. Natychmiast poszła do księcia Edwarda, aby opowiedzieć mu wszystko, co się stało. Następnie wezwali Lili. Lili, przepraszam, że nie powiedziałam ci prawdy. Tak, jestem syreną. Mój dom to zarówno ląd, jak i morze, a ja kocham morskie stworzenia i ludzi na lądzie. Byłam dla ciebie okrutna, moja księżniczko. Bardzo mi przykro. Następnego dnia Aria w końcu ujawniła wszystkim, że jest syreną. Wszyscy ludzie mieszkający na wsi, a nawet zwierzęta byli bardzo, bardzo zadowoleni z tej wiadomości. Ponieważ teraz mieli piękną księżniczkę, która mogła chronić ich zarówno na lądzie, jak i na morzu.